No, witajcie, tu Hała, to kolejny odcinek z cyklu Rozwijamy konto od zera. Plan na dzisiaj identycznie jak podczas ostatniej sesji. Czyli gasimy gwiazdkę na kromce, żeby powolutku się tam pojawiać w stronę topowego działa. Potem gramy na tym nieszczęsnym szwedzie SCR VM42 w przerwach na cichę. I teraz jeszcze odpalimy sobie rezerwy, żeby tutaj podgonić troszeczkę doświadczenia. Dobra, to lecimy, od kromki zaczniemy. Mapka Ensk z siódemkami polosowało mnie tutaj. Spróbujemy na początek wskoczyć w okienko, zobaczymy, może coś się uda stąd upolować, a potem będziemy atakować dalej. Czekajcie, bo założyłem to drugie działo. Co tam mamy? 91 penetracji, 110 uszkodzeń i 144, to od razu na golda zmieniamy. 91 to jest bieda. Niestety przy grindowaniu topowego dzieła trzeba się dużo wspierać goldem. Coś za coś, albo z free expo odkrywacie, albo płacicie kredytami. Poluj go. Nasz celowniczy oberwał. Będzie ciężko w coś trafić. To musiał poczuć. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Polowamy. To musiał poczuć. Taka dziwna troszeczkę. Thank you.
Marna bitwa. No, bez cudów. Spróbujemy poprawić. Tym razem na topie losowanie, gdzie można coś pograć. Oni w sumie nie mają szybkich czołgów, może bym wzbił na klasztor. Nie za bardzo tu jest co robić tak naprawdę w tym klasztorze. Nic nie zrobię. Nie możemy strzelać. Działo naprawione, ale z celnością będą wielkie problemy.
Bez sensu. Bez sensu, tu nie ma po co przyjeżdżać tak naprawdę. Już nie ma bicia na lewo przy ciebie. Bez sensu, kompletnie. Spróbujemy szczęścia na Ester Fale. Tamtą kromką trzeba było lichać linię 2, tam coś przynajmniej powalczył, a tutaj, zatem widzieliście, no 144 mm peny na APCR-ach nie wystarczy na to, żeby się przestrzelić przez przód. Te 34 się odwiedziłem. Trzeba gdzieś garnek celować, a jak podjeżdża do góry, ten garnek jest schowany za wieżą, no i tu problem. Dobra, tutaj podjedziemy w D8 i stamtąd spróbujemy coś posnajpić. Zobaczymy, może nasze lekkie czołgi się rozjadą, jak nam Bóg przykazał. Zjadą się, dobra. Spróbujemy w takim razie sami coś spotnąć. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale trzeba spróbować. Niech podciągają, to się nic nie zaświeciło, to albo jest gdzieś wszystko z daleka, gdzieś pokapione poza moim zasięgiem spota, albo po prostu musieli przemknąć, zanim ja tutaj dojechałem, w to wątpię. Znaczy, jechali zupełnie wzdłuż mapy. Wkurza mnie w tym że działo tak nosi takie. Niby mierzysz, a tu nic. Co trafiłem? Bez sensu. Strasznie niecelne to działo jest. No niby, nie wiem, nosi na tym dziale po prostu w wszystkich kierunkach, tylko nie tam gdzie. Gdzie jest środek celownika.
wypuśćmy kolegów. Nawet nie wiedziałem, że oberwałem, kuźwa. Co to za... Odgłosy są trochę pogięte. Już to raczej wygrają. Się znacie, mogę strzelić w tego KFO. Myślałem, że go nie wykryłem na proxy spocie, tylko na normalnym. Zobaczymy, ile będzie warte 1050. Jeszcze jedno podejście. Thank you.
Na półkę pojedziemy tutaj. Jakby nie było arty, to bym grał na środku, ale tak to nie ma sensu. My 1500 expa potrzebujemy 5000 na topowe działo w Cromwellu, już będzie się dało normalnie sobie grać. Fajny mobilny czołg. Arma ta ma tą topową taką, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że raczej rzadko kiedy będziecie mieć pełni skupiony celownik. No ale tak się gra kromką po prostu. Przyjąłem bułę. A, myślałem, że strzelitka w oczy.
Nie czuję jeszcze, jak te pociski lecą w tym czołgu. Blokował, myślałem, że dostanę bułę od tego. To musiał poczuć. Na wieżę z nim nie grajcie. Trzeba go tu wpuścić. Dobra, nie mam APCR-ów, to już nie przebije typa 59 nigdzie. Tam jesteś, okej. Weszło jak w masło, przeciwnikowe dwa. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak w masło, przeciwnikowe dwa. Dobra, fioletowa bitwa w końcu. Wystarczyło, żeby przestrzelić się przez gąski w arcie. No ładnie. Jeszcze coś ciemno wyszło. T20 w ciemno zostało. No i tyle. No ładnie. Gwiazdka zgaszona. Iż mamy to powiedziało. No i teraz pozostaje już tylko maksować. Ja to mamy 1500, to jeszcze później sobie to zrobimy. Ok, wracajmy na tego wynalazka. I co nam tu polosowało? Himmel. I nieprzyjemny dla mnie setup. Kurczę, nie wiem gdzie jechać. Dobra, spróbujmy zrobić otwarcie środkiem, a potem się będziemy zastanawiać. Nie zrobimy otwarcia środkiem. Już na timingu nie zdążę.
Czekać, się nie uda przeskoczyć, czy się nie uda. Z Golda nie przestrzeliście przez wieżę. Wróci ten gość tutaj, czy nie wróci? Oj, 3 dni później. Kurwa, mógłby na taczkach wywieźć tego leoparda stamtąd. Gdzie? Nie zdążyłem nawet przeładować, bez sensu. 623 obrażeń. 14 do 3, no niestety drużyna wiele nie zrobiła. Zwłaszcza na stopowy T29, który zamiast przyjechać tutaj, przyjechał tutaj i bili go z górki. Proszę bardzo. 254 obrażenia, jakbyś to zrobił na topowym czołgu. I podobno najlepszym czołgu ciężkim 7 tieru. Bywa. Bywa, ale to tak się właśnie bitwy nie da wygrać. Źle pojechał zupełnie. Tam se za kamyczkiem stanął. Ustawiłby sobie się tylko tak, żeby mu wieża wystawała. I mógłby sobie bić tam. Tak, to kicha. Tu jedziemy oczywiście na wydmy. Chociaż... Możemy tutaj najpierw pojechać. Dobra, pojedziemy najpierw na środek. Może kogoś na rozjeździe złapię. I będę miał szansę mu raz strzelić. Więcej nie. Będę przeładowywał 3 lata. Strasznie długo to działo przeładowuje. To jest tragedia. Jeszcze nie mam załogi na 100%, to na pewno też jest to spowodowane, ale... sekund. KV1 strzela za 4,5 sekundy szybciej. Na działku o bardzo podobnych właściwościach. To z lepszą peną na APK-ach i na Goldzie. Już po ptokach. Będziemy się proxy spotować z LC-kiem. Dziękuję. I ukarany.
Kalcek mi zepsuł plan bitwy. Dwa togi, no to nie ma art. Togi to będą robić. Łomot będą spuszczać. Tak dużo hapsów, że... Zero. Kurczę, nie będzie wyników na tej mapie niestety. Błaga, jadę. Czy AT-8 gdzieś jest? Jemu krzywdy nie zrobimy. Się przełamali. Dobra, coś dobra. Pałką, jak ładnie, powtórzmy to. Stój tam. Udało się coś jeszcze w tej bitwie zrobić. O, jaki ciężki setup. Pół drużyny to ciężkie czołgi. No nie, no jedziemy na górkę oczywiście. Raz, że mam depresję, a dwa, że mam działo, które sporo zadaje obrażeń, więc... Nawet jak mi tam ktoś wyskoczy... No może oprócz leopardy, bo leopardy mnie przebiją, no ale trudno się mówi. I tak tam trzeba jechać, i tak tam trzeba jechać.
te mapy pozmieniali, że gdyby nie mieli mapa, to bym nie wiedział, na jakiej mapie jestem. Próg zagrał jeszcze słabiej, tak? Nie widzę go. Co mi coś spoci? A, myślałem, że podjedzie. Stój tam, stój, 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 stój. Czołg zniszczony. Jezu, i zabił mnie KW-1 z haubicą, ale żebym to słabo zagrał. Dobra, nie będziemy tego oglądać. Na ten czas zagramy na kromku. Dwa magazynki natopił przeciwnika. A na szczęście mapa jest taka, że nie będą miały tego jak wykorzystać. Standardowy rozjazd. Tu jedziemy. I spocimy wszystko w koło. Plus strzelamy w to, co się nawinie. Ten pluton tych 13,57, to po co? To nie są jacyś OP kolesie przeciw, tylko będą osłabiać drużynę. I mamy już topową armatkę. Ha! Wszystko topowy silnik i będzie super. Rozjazd. Nie lubię tych rozjazdów. Ja pierdzielę. RNG se zażartowało ze mnie. 145 peny i co? I nic? Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Tym go nie pokonamy.
snajper ze mnie pozbuju. Trzeba bronić. Pięknie mnie depresja nie puściła. SP1 coś mi na dupę wyjechał. Kurde. Dobra, na 1000 zadanych obrażeń, 1000 z mojego spota, no. Tak to wyglądało. Jakby mnie tu od tyłu nie bili, kiedy tutaj wspomagałem, no to była inna bajka. Nasi tam nie mieli tego przepchać. Nasi wygrali. Świetnie. Tu wszystko tak odkrywane. Ile jeszcze? 9 minut do końca. Endysk. W okienka wskakujemy, tym razem w te, zobaczymy czy coś będzie przejeżdżało, może się uda wstrzelić. A jak nie, no to nie, no to się będziemy przestawiać. Ale znowu po raz kolejny dowód na to, że mechanizm, który miał pilnować, żeby się mapy nie powtarzały, nie działa, bo zgraliśmy dopiero co.
Ja pierdykam, to działo nosi. Trzeba tu pusznąć. Zaraz nam na dupę wiadomo. Dobrze, jest niezła ta bitwa. 59-16 wraca na dekap. Nie przeszkadzajmy mu. Bomba z drugiej strony. No i ładny wynik, chociaż bez fraga. Szkoda. Jeszcze 4 minuty, to gramy, gramy. Ja nie wiem, czy ten czołg. Jak podmiar załogę 100% jeszcze sprawdzę, ale ja bym na niego rację zamontować bojowe. To by się już chyba dużo lepiej na nim grał. Będziemy go markować, to mu kupimy rację. No tutaj oczywiście rozjazd tutaj, tak. Oj, ten tok to ledwo jedzie. Toga wygrałem w jakimś tam evencie. Nie zagrałem na nim ani jednej bitwy, od razu go sprzedałem. Jest ten T29 od nich.
No i Arta, łup mu tam. Gdzie on patrzy, bo nie widzę. Na mnie. Pierdyka. Przestrzela się przez niego. Tak, bo ma 144, a T29 ma 160 mm na pancerzu i nie polosuje mi świetnie, no to dupa. Teraz pytanie, czy ta J Pantera tutaj dalej jest, czy nie? Zaraz mi to Arta przyłoży. Chciała strzelić.
pewnie, nie? A i te arty i strzelanie w obrocie. Nie wiem, czy tam coś nie pozmieniali, no ale przecież kiedyś to tak się nie dało. No ładny wynik, 4 fragi 1227, to będzie iberfioletowa bitwa. A przy okazji te fragi się przydadzą pod ten 1000 damage, co zrobiłem w poprzedniej bitwie, więc... Więc to byłoby tak, jakbym zrobił dwie bitwy po 1100 i w każdej po 2 fragi. Nie wiem, za co go zabił i gdzie. Tutaj też 6-7 zastrzelił. Ciekawe czemu. Jak pięknie, i masterka wpadła. Wow! Wow! A która to bitwa była z tą masterką? W 11 bitwie masterka. No nie mogę, po prostu nie mogę. Nie no, żartuję oczywiście. Póki co 10 bitew, 70% 10, 2861 WN8. I tak. To może skończymy na dziś na takim wyniku, jak to wyglądało na czołgach. Po 6 bitwach 3200 na STRV, ale na Cromwellu po 4200. No czyli niczego sobie. Tu mieliśmy 5800, 2400, tu na Kromce 2300 i wygrali to. O. Ta lorka co tam nagrała? Nic nie nagrała. No i bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że wygrali. Ja tutaj nawet na plusie byłem, albo też jakieś zadanie to. Nie, no pozytywnie. Dobra, gdzie mamy tego Cromwella? Jeszcze zbadajmy od razu, co mamy do zbadania. Kupi zamontuj.
I mamy wymaksowanego Cromwella, ok. To teraz sobie już będziemy zbierać. Jeszcze załoga też nie jest na w pełni, bo 95% dopiero ma. Ale Kromek już pokazuje pazur, to jest fajny czołg. Tylko jak widzicie, no, ten, nie przyzwyczajajcie się, że będziecie strzelać na skupionym celowniku z Cromwella. To jest taki czołg, gdzie trzeba z bliska strzelać, bo tak to problem jest cokolwiek trafić. No dobra. Tak skończymy tą sesję. Ja jeszcze wam tylko pokażę, jak to wyglądało na BM8 Labie i kończymy w takim razie. No i tu jest podsumowanie tej dzisiejszej sesji, jak widzicie, przeświętanie grałem. 2862 WN8. Jak to wygląda na czołgach w tym momencie u nas? W tym momencie na ciche mamy 3200. Po 73 bitwach, 59% zwycięstw. Przy Nukaju mamy 3200 po 7 bitwach. Gdzie my mamy tego PZSFL-a? Gdzieś tam, o tu jest STRV, przepraszam. 2100 po 11 bitwach, nieźle. Na Kromce 2500 po 6 też jest fajnie. No ale to jest jeszcze słaby wynik, to tak trzeba z 1100-1200 na nim robić. Średniego plus spotować. I tyle trzeba będzie robić, by go wymarkować. I to by było na tyle. Plus ten wynalazek, on MTS, czego testowałem jedną bitwę, to jest fajna sprawa. Dobra, a jak to wyglądało? Po bitwach dzisiejszych zaczęliśmy słabo na kromce, potem też słabo na kromce, potem wpadła fioletowa. Potem fioletowa, potem słabiej fiolet, fiolet, fiolet. No, czyli na kromce, jakbyśmy sobie odfiltrowali czołgi, to mieliśmy dwie fioletowe i dwie niefioletowe bitwy, no ale teraz raczej już takie będziemy robić, zważywszy na to, że już go mamy wymaksowanego. STRV też zaczyna pokazywać pazur. Jak widzicie. No dobra, myślę, że na tym sobie skończymy. Jeżeli Wam się podobała ta sesja, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście wywalcie jak w dym, piszcie pod filmem. Zawsze postaram się odpowiedzieć. I do zobaczyska. Jutro sesji nie będzie. I w piątek sesji nie będzie. I w sobotę sesji też nie będzie, niestety, moi drodzy, bo mam zajęte wieczory. Dopiero w niedzielę coś nagramy znowu.